Witamy w kolejnym odcinku programu Enigma, w którym przybliżamy najciekawsze tajemnice, odkrycia i problemy świata współczesnej nauki. Tajemnicze błyski na niebie, które pojawiają się powyżej chmur burzowych od ponad 100 lat, budzą zainteresowanie świata nauki. Początkowo środowisko naukowe przyjęło ten ewenement dość sceptycznie. Relacje pilotów samolotów opisujących dziwne, kolorowe wyładowanie nad chmurami często traktowano niczym opowieści o UFO. Dopiero pod koniec lat 80. XX wieku to zjawisko zostało udokumentowane. W dzisiejszej Enigmie dr Anna Odzimek oraz profesor Szymon Malinowski z Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego opowiedzą nam o rozbłyskach świetlnych w atmosferze. Te zjawiska dobrze opisano naukowo, to znaczy udokumentowano ich istnienie stosunkowo niedawno, bo to jest koniec lat 80. One są słabe, w związku z tym trudno je zaobserwować. Natomiast badacze przekopali się przez literaturę i same wspomnienia dotyczące zjawisk jakichś świecenia wysoko w atmosferze sięgają połowy XVIII wieku. Natomiast nie wiedzieli, oczywiście ludzie nie wiedzieli wtedy, jaka jest ich przyczyna. Istnienie właśnie zjawisk świecenia górnych warstw atmosfery związanych z oddziaływaniami elektrycznymi sugerował też amerykański fizyk Wilson w latach 20. XX wieku. Kiedy Wilson przewidział to, on nawet sądził, że te zjawiska świetne towarzyszą bardzo często wyładowaniom zwykłym doziemnym, ale później jakoś ten jego pomysł został zapomniany. Wręcz nawet kiedy później pojawiły się te raporty o obserwacji takich zjawisk przez na przykład pilotów NASA, wręcz spotykały się one z niedowierzaniem ze strony naukowej. Pierwsza rejestracja Sprite'a pochodzi dopiero z 1989 roku, kiedy zarejestrowali go uczeni ze Stanów Zjednoczonych, testując kamerę wideo. Była to rejestracja przypadkowa. Byli oczywiście bardzo zdziwieni, kiedy ujrzeli na jednym z obrazów właśnie takie świetne zjawisko nad chmurą burzową. Ponieważ zjawiska te w większości zachodzą w jonosferze, warto szerzej opisać tę warstwę atmosfery. Górna warstwa atmosfery ma to do siebie, że jej po pierwsze prawie nie ma, prawda? To znaczy duża część naszych satelitów lata w tych górnych warstwach atmosfery. Po drugie, tam mamy taką sytuację, że to są najbardziej zewnętrzne warstwy atmosfery tej otoczki gazowej naszej planety. I to są te warstwy, które są strasznie wrażliwe na oddziaływanie czy z promieniowaniem słonecznym, w sensie promieniowania elektromagnetycznego, czy z promieniowaniem korpuskularnym, to znaczy tymi naładowanymi cząstkami, które wywołują zorze polarne. Same zjawiska świetlne możemy podzielić na kilka grup, ze względu na czas trwania, kształt oraz kolor świecenia. Mamy więc elfy, które występują najwyżej w dolnej jonosferze Ziemi. Są to takie dyski światła, rozchodzące się dyski światła i trwające bardzo krótko, rzędu mikrosekund. Potem sprite'y, które występują w mezosferze Ziemi, czyli tej warstwie, która jest pod dolną jonosferą, a nad stratosferą. Są to również dosyć duże błyski, zajmujące dużą objętość, które powstają na wysokości mniej więcej 75 km, a później rozwijają się w obydwu kierunkach. Czasem tylko w dół, a niekiedy w obydwu kierunkach. A ostatnią grupą są jety, które powstają przy wierzchołkach chmur burzowych i propagują się w górę. Zjawiska te różnią się od siebie również genezą powstawania. Sprite'y związane są ze szczególnym rodzajem wyładowania doziemnego. Prawie wszystkie sprite'y, większość z nich, powstają po wyładowaniu doziemnym dodatnim, które przynosi ładunek dodatni do Ziemi. I są jakby reakcją jonosfery na przeniesienie ładunku dodatniego z chmury do Ziemi. Często zapominamy o tym właśnie, co się dzieje po drugiej stronie. Kiedy ten ładunek dodatni zostanie przeniesiony w kierunku Ziemi, następuje nagle duże napięcie pomiędzy ładunkiem ujemnym, który został w chmurze, a jonosferą, która jest naładowana dodatnie. To pole jest skierowane w dół i jest ono właśnie główną przyczyną powstawania wyładowania nad chmurą burzową, jakim jest Sprite. Jety
zwane czasem po polsku błękitnymi fontannami albo błękitnymi smugami. One nie łączą się specjalnie z żadnym rodzajem wyładowania doziemnego czy międzychmurowego. Tutaj było kilka hipotez, właściwie chyba żadna do tej pory nie została jakoś zweryfikowana. Ostatnia teoria mówi, że jet powstaje na skutek takiego dwukierunkowego lidera, który rozwija się w górnej części chmury. Liderem nazywamy pierwsze wyładowanie pioruna, które w momencie zetknięcia się z ziemią powoduje uderzenie główne. Ale są również lidery, które wędrują od chmur wzwyż. Według niektórych hipotez to właśnie one przyczyniają się do powstawania niebieskich fontan. Trzecie ze zjawisk wiąże się z impulsem elektromagnetycznym, który powstaje w wyniku uderzenia pioruna o ziemię. Elfy towarzyszą zjawisku zwanym impulsem elektromagnetycznym, który generuje się przy silnym wyładowaniu, właściwie przy każdym wyładowaniu. Natomiast tylko te silniejsze prawdopodobnie mogą wywołać elfy w dolnej jonosferze. Mimo że sposoby powstawania zjawisk świetlnych w atmosferze nadal nie są do końca wytłumaczone, każdy z nas jest w stanie je zaobserwować. W Polsce taką możliwość będziemy mieć dopiero w okresie letnim, właśnie podczas burz. Z redakcją możecie skontaktować się pod adresem enigma@wp.tv. Pozostałe odcinki programu znajdziecie pod adresem enigma.wp.tv.